Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. W Panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zaglądam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to, skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają, i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, bo badają, wiedzą, bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0. Podcast TOK FM.pl i Fundacji Panoptykon. Dzień dobry, witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz, nadal w trybie zdalnym, w jakości niestudyjnej, ale mam nadzieję w ciekawych wątkach merytorycznie, bo żyjemy w ciekawych czasach, temu już naprawdę nie da się zaprzeczyć. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematu, który pojawiał się w podcaście wielokrotnie, ale chyba nigdy aż tak nie był aż tak wyciągnięty przed nawias, jak dzisiaj postaram się to zrobić. Myślę tutaj o roli wielkich platform internetowych w naszej ekonomii, gospodarce, życiu politycznym, społecznym i tym całkiem osobistym, o tym, co się takiego zmienia pod wpływem rozgrywek, jakim podlegamy, i tych psychologicznych, i tych ekonomicznych. To właśnie myślę, że postaramy się je na spokojnie rozpakować, na czym polega ta zmiana, w którą zostaliśmy wpuszczeni jakieś parę dekad temu, ale myślę, że dopiero teraz w pełni odczuwamy jej wagę. I nie tylko my ją odczuwamy, bo odczuwają ją też regulatorzy, decydenci polityczni, którzy próbują coś z tym problemem zrobić. Kiedy mówię problemem, to myślę też, bo nie mogę nie myśleć o zarządzaniu ryzykiem epidemiologicznym i kontekstem pandemii, w którym też rola platform się mocno zarysowała. No dość przypomnieć, że WHO uruchomiło swoją gorącą linię na temat pandemii właśnie w serwisie komunikacyjnym WhatsApp, bo uznali, że lepszego nie ma. Brytyjski rząd korzystał z pomocy logistycznej Amazona, żeby dostarczać testy medyczne. No a jak już wiemy i doświadczamy również w Polsce, bez współpracy Google'a i Apple'a nie byłoby możliwe to, co się nazywa contact tracing, czyli śledzenie naszych interakcji społecznych za pomocą rozmaitych aplikacji. W Polsce to jest Protego Safe, które rząd już uruchomił, o nim też w podcaście rozmawialiśmy. To narzędzie nie działałoby, po prostu technicznie by nie działało, gdyby nie to, że w pewnym momencie Google i Apple postanowiły to po prostu umożliwić. No więc umożliwiły. I w tym momencie tacy obserwatorzy życia publicznego, jak Mark Scott z serwisu Politico, komentują to w ten sposób, że oto mamy nowe usługi użyteczności publicznej. Oto firmy, które do niedawna jawiły nam się jako po prostu kolejne usługi komercyjne, teraz pokazują inną twarz i jawią się jako coś, bez czego nie możemy funkcjonować jako społeczeństwo. No dla mnie to nie jest dobra wiadomość, nie wiem jak dla Was, i dzisiaj pogadamy o tym, co z tego wynika i jak można sobie z tym poradzić. Dorzucę jeszcze jeden ciekawy dla mnie fakt. W tym tygodniu, kiedy rozmawiamy, w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad takim dorocznym raportem dotyczącym ochrony konkurencji konsumentów. Ku mojemu zaskoczeniu przeszła poprawka, którą proponował poseł holenderski Paul Tang z Socjalistów i Demokratów, zgodnie z którą w zasadzie parlament opowiada się za zakazaniem reklamy spersonalizowanej, co w naszym kapitalizmie cyfrowym do niedawna byłoby kompletnie nie do pomyślenia, jako bardzo radykalna propozycja, właśnie w kontekście konkurencji, właśnie dlatego, że największe platformy mają tak dużo danych o ludziach, że reklama, którą one są w stanie serwować, jest bezkonkurencyjna w porównaniu z innymi i daje im zbyt dużą przewagę, więc nawet takie głosy docierają z Brukseli i wiele innych propozycji, może bardziej realistycznych niż ta konkretna, o których dzisiaj
będziemy rozmawiać, a rozmawiać będę z osobą, która temat zna od lat, przygląda mu się z perspektywy ekonomicznej, co mnie bardzo cieszy, bo ja tejże właśnie nie posiadam. Jest ze mną online oczywiście Jan Zygmuntowski, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, wcześniej między innymi w Polskim Funduszu Rozwoju, a obecnie w think tanku Instrat i w Akademii Koźmińskiego. Witam Cię. Cześć, dzięki serdecznie. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Temat nie jest prosty, ale wiem, że go znasz i lubisz, jeśli tak mogę powiedzieć, bo wystarczy przejrzeć nagłówki Twoich tekstów, czy wywiadów, których udzielałeś przez ostatni rok, żeby się zorientować, że masz do niego emocje, masz do niego stosunek dość określony. No, choćby widzę taki nagłówek jak spółki cyfrowe żerują na naszej pracy i nie dają wiele w zamian, jak powstrzymać Facebooka i Google'a, albo stajemy się coraz bardziej bezwładni i zależni od korporacji cyfrowych, jak uzyskać suwerenność. Dobre słowo w tym kontekście, myślę, że jeszcze się pojawi w naszej rozmowie. No i wreszcie wywiad, którego udzieliłeś Grzegorzowi Soczyńskiemu, GAFA pozna dokładnie dzieciństwo osób, które teraz się rodzą, ich życie da się zoptymalizować. I w tej rozmowie powiedziałeś coś takiego: GAFA, czyli wielka czwórka, Google, Apple, Facebook, Amazon, prowadzi nas do gigantycznego przesilenia. Coś wisi w powietrzu. Wojna, rewolucja, coś, co Walter Shadle ze Stanfordu nazywa wielkim wyrównywaczem. Zanim porozmawiamy, a porozmawiamy dziś na pewno o tej rewolucji regulacyjnej, którą ty publicznie wieszczysz, ja też rzeczywiście widzę jej symptomy dochodzące z Brukseli, porozmawiajmy chwilę o samym przesileniu, o tym, co dokładnie zmieniły z perspektywy, która jest środowiska ekonomicznej, ale może nie tylko, może też tej ludzkiej, o którą zahaczasz w wywiadzie ze Sroczyńskim, wielkie platformy. Udzieliłbym tylko krótkiego sprostowania, którym jest to, że tytuły bardzo często pochodzą od redakcji. To jest tylko pytanie, czy ktoś na ten tytuł się zgodzi, czy nie. Ja często świadomie to robię, bo jestem zdania, że właśnie temat, o którym rozmawiamy, i też cieszy mnie, że ty ze strony, z perspektywy prawnej, ja z ekonomicznej, że próbujemy rozmawiać od bardzo różnych stron o tym temacie, bo on po prostu tak bardzo zdominował nasze życie, że stał się neutralny, trochę jak powietrze, ale on tu jest i pora zacząć o nim rozmawiać. Jeśli chodzi o twoje główne pytanie, czyli właśnie co takiego się zmieniło, prawda? Jakby, jakim cudem jesteśmy dziś? Czym się różnią te firmy, bo może doprecyzuję, w czym one są inne od każdej innej korporacji, która działa globalnie, eksploatuje czy to środowisko, czy ludzi dla własnego zysku, prawda? No bo jest takich firm trochę, a jednak i ty wyróżniasz GAFA jako coś specyficznego i ja też taką tezę bym stawiała, ale chciałabym na potrzeby tej rozmowy rzeczywiście nazwać charakterystykę ich władzy, czy też tą różnicę, która powoduje, że to im przyglądamy się teraz z większym niepokojem. Wydaje mi się, że i tutaj mam taki, powiedzmy, kontekst bardzo szeroki, że wyłonienie się tych platform jest związane z transformacją samej gospodarki i tego, jak funkcjonuje system ekonomiczny. To znaczy z kapitalizmu przemysłowego, w którym funkcjonowaliśmy tak, że były jakieś dobra fizyczne i one służyły do oczywiście akumulacji kapitału, tworzenia wartości w połączeniu z pracą ludzi, no przeszliśmy do sytuacji, w której podstawą w ogóle wytwarzania wartości staje się manipulacja informacją. No i oczywiście komunikacja jako sposób wymiany informacji jest jednym elementem tego, ale to sama informacja zostaje jej nadana ta kluczowa wartość. I przez to, że informacje muszą przepływać w jakimś, mamy ten flow danych, które po prostu pływają w jedną i w drugą po całym świecie, no to ci, którzy są operatorami tej infrastruktury, przez którą właśnie przepływają te dane, no to oni stają się rentierami. Tak samo dokładnie jak mieliśmy w starym kapitalizmie przemysłowym, mieliśmy tych właśnie landlordów, tych ludzi, którzy są właścicielami, posiadaczami ziemskimi i oni zawsze zbierali tą rentę, bo ostatecznie ktoś musiał wynająć fizyczny dom, żeby w nim mieszkać, fizyczną ziemię, żeby postawić na niej fabrykę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tej ziemi wydawało się, że cały czas jest jeszcze dużo, jakby dalej miasta są w stanie się rozrastać, dalej jesteśmy w stanie znaleźć jakieś przedmieścia, gdzie postawimy tą fabrykę na ziemi, która prawie nic nie kosztuje, podłączymy do niej drogę i jakby ta ekspansja ciągle może trwać. W przypadku przestrzeni cyfrowej, no niestety ta ekspansja nie może trwać w nieskończoność. Ciekawe, bo jednak danych wydaje się, że jest, danych jako właśnie niematerialne mamy więcej, czy też możemy je bardziej pomnażać niż coś takiego jak Ziemię.
ale nie węzłów, przez które przepływają te dane. Mhm. I tu jest ten wątek często, który się pojawia, gdzie ludzie mówią o ekonomii uwagi. To nie jest do końca precyzyjne, ale ta ekonomia uwagi trochę pozwala nam właśnie włączyć ten element. Nie jesteśmy w stanie my jako ludzie być naraz we wszystkich możliwych węzłach komunikacji. My wybieramy sobie jakieś i tam przez aktywne komunikowanie się, wykonywanie tej pracy informacyjnej, czyli właśnie wejścia na platformę, przeczytania, co ta platforma mi dostarcza, zareagowania, tak? Kiedyś reagowałem tylko lajkiem, dziś mogę lajkować, mogę dać serduszko, mogę dać haha, no, w przypadku Facebooka, ale na każdej platformie mam jakieś te narzędzia, za pomocą których ja odpowiadam. Więc te wszystkie rodzaje pracy informacyjnej wymagają mojego czasu, więc nie jestem w stanie poświęcić go na wszystkie możliwe platformy. Wybieram tylko część platform. Wybieram te platformy, na których są inni. I tu pojawia się znowu też taki wątek, że w przypadku tradycyjnych fabryk mieliśmy po prostu korzyści skali. To znaczy ja raz inwestuję w te maszyny i ten koszt stały ponoszę duży na początku, ale on potem ma coraz mniejszy udział we wszystkich kosztach, które ponoszę. Bo później ten koszt zmienny wybrukowania 100 milionów jednostek jest coraz większy, więc ten koszt stały się minimalizuje, przez co mam te korzyści skali. Im większą mam skalę, tym mniejsze znaczenie ma ten koszt na samym początku. W przypadku internetu, a tak naprawdę w ogóle wszystkiego, co jest sieciowe, dołączenie każdej kolejnej osoby nie minimalizuje mi tego początkowego kosztu, ponieważ ten przyrost to nie jest przyrost jednej jednostki. Ten przyrost to jest przyrost tej jednostki i wszystkich połączeń ze wszystkimi istniejącymi jednostkami. To jest wzrost geometryczny. Łączy te firmy właśnie efekt, który opisałeś, czyli efekt sieci, ponieważ one bazują w swoim modelu biznesowym na sieciach społecznościowych, mniej lub bardziej. Jeśli jednak zaczniesz rozmawiać, spróbujesz skonfrontować taką opinię z każdą z tych firm osobno, one bronią się, że jednak są bardzo różne, że jednak zarabiają na czymś innym. Jak się do takiego zarzutu odnosisz? Bo ty sam używasz tego zbitku GAFA dość często. Jeżeli miałbyś konkretnie nazwać, co powoduje, że mówimy o nich razem, a nie rozdzielamy, że Apple to zarabia bardziej na urządzeniach i na oprogramowaniu, a Google to bardziej na reklamie serwowanej w wyszukiwarkach, a Facebook to jeszcze w jakimś innej konfiguracji, prawdopodobnie najbardziej reklama, ale innego typu, prawda? Co takiego powoduje, że odpowiedzialnie zlepiamy te firmy, uważamy, że należy je zlepiać w jeden konglomerat? Myślę, że dobrym tropem jest ten, którym wydaje mi się, że ty idziesz, to znaczy, że nasz główny fokus jest na mediowanie komunikacji i że to jest po prostu kolejny sposób mediowania wymiany informacji między ludźmi, którą jest komunikacja. Ona nie musi się odbywać tylko przez pisanie czegoś na Messengerze. Tak naprawdę, jeśli pomyślimy bardzo szeroko, co wiem, że nie chcę wchodzić też w rejony jakby różnych rodzajów gospodarki, ale nawet jeżeli mamy tego sztandarowego Ubera, to w sytuacji, w której on tak naprawdę mediuje między zamówieniem a jakimś dostawcą, to de facto jego rola jest taka, że on tylko siedzi po środku i dobiera informacyjnie, kto jest gdzie, jakie ma informacje i je spina, czyli de facto też zajmuje się komunikowaniem. Czyli ten gatekeeping informacyjny, dotrzymanie kontroli nad przepływem informacji jest tym, co powoduje, że patrzymy na tę firmę inaczej niż na przykład na, nie wiem, ExxonMobil czy jakiegoś innego wielkiego ekstraktora wartości, ale opartego o coś innego niż nasza uwaga, nasz czas, nasza praca cyfrowa. A na ile twoja optyka platform internetowych, o których rozmawiamy, zmieniła się pod wpływem pandemii, którą ja już przywołałam? Przywołałam też już wielkie wejście, to była duża zmiana dla obserwatorów tej dyskusji, już mówię o nich, Google'a i Apple'a, w contact tracing, czyli śledzenie kontaktów ludzi na potrzeby zarządzania ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii. Ja teraz abstrahuję zupełnie, nie chcę w to wchodzić dzisiaj, czy to ma sens, czy nie, czy się to da zrobić, czy nie. No ale jeśli ktoś chce to robić za pomocą technologii, jedno jest pewne, nie poradziłby sobie bez tych firm. Zresztą parę rządów próbowało, i Singapur, i Wielka Brytania, i w zasadzie wszystkie one się grzecznie wycofują na pozycję współpracy. Dla mnie to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, aha, no to widzimy teraz, na czym polega władza. Władza zaszyta w systemie operacyjnym, które te dwie firmy
realnie kontrolują, bo to one kontrolują to, jak działa system operacyjny na większości telefonów ludzi w Europie. I jeżeli one powiedzą, dostarczamy, to coś działa, jeżeli powiedzą, blokujemy, to po prostu nie ma opcji, żeby jakakolwiek aplikacja się tam prześliznęła. Więc dla mnie był to taki moment pokazania innej twarzy tych firm. Jak ty odebrałaś ten ruch Google i Apple? Bo wiem, że raczej jesteś krytykiem tego, co się wydarzyło. Tak, myślę, że to, że Google czy Apple stali się dostawcami właśnie infrastruktury publicznej czy usług publicznych, takimi public utilities, myślę, że jakby to już się wydarzyło, a tak jak wydarzyło się w innych sektorach, wydarzało się to kiedyś w energetyce, że pojawiły się firmy, które właśnie bazując na sieci stworzyły sobie, no jakby to jest monopol naturalny, tak, czy kolej, ale tu właśnie pojawia się wątek, który już idzie krok dalej, to znaczy wchodzenie w kolejne kompetencje państw, sektora publicznego, suwerennych podmiotów, którymi są jednak państwa bazujące na jakiejś demokratycznej woli większości, którą być może realizujemy w sposób ułomny, tak, przez, nie wiem, demokrację burżuazyjną, co 4 czy 5 lat wybieramy sobie jakichś zarządców, którzy pilnują, żeby kapitalizm się nie posypał, no ale wciąż jest jakakolwiek legitymizacja tego systemu. Nie możemy powiedzieć, że to, że korzystamy, czy kupujemy, że kupujemy iPhone'a, w związku z czym legitymizuje wszystkie działania, które podejmuje Apple, łącznie z tymi, które wchodzą w kompetencje zdrowia publicznego albo śledzenia kontaktów, czyli zasadniczo prowadzenia czegoś, co do tej pory było zastrzeżone dla służb porządkowych i nawet tu zawsze było bardzo ostro obwarowane tym, co może policja, gdzie sądy, które mogą dopiero wydać na przykład możliwość śledzenia jakiejś osoby, czy założenia jej podsłuchu i tak dalej. Tymczasem rzeczy, które my w państwie narodowym uważaliśmy, że muszą być obwarowane masą checks and balances i możemy krytykować, czy one działają, czy nie działają, ale istnieją i uważamy, że są, w tym przypadku jakby jednoznacznie zgodziliśmy się, stwierdzając, wow, Google i Apple same chcą zbudować bibliotekę, tą Exposure Notification, dać ją światu, dziękujemy, bo wiemy, że Bluetooth oczywiście jest technologią dość ułomną, jakby to, że on sobie działa w tle, nie zżera baterii, że dobrze działa, jakby rzeczywiście wymaga jakichś zmian po stronie technologii, więc na pewno nie da się ominąć Google i Apple w tym procesie. Ale czy to jest proces, w którym nie powinno być żadnej demokratycznej kontroli? Może jeszcze zatrzymajmy się na moment, żeby wytłumaczyć tym, którzy niekoniecznie są na bieżąco z tym rozwiązaniem, bo dziś nie wyjaśniliśmy, jak to działa, na czym polegał problem. Więc w dużym skrócie większość, chyba wszystkie państwa, które chciały eksperymentować ze śledzeniem kontaktów społecznych na potrzeby walki z epidemią, upraszczając, wymyślały rozwiązanie oparte na użyciu sygnału Bluetooth, który każdy smartfon potrafi wysłać, ale jest to sygnał, który zżera sporo baterii i zasadniczo wymaga aplikacji, która go uruchamia. W normalnym trybie taka aplikacja musi być aktywnie wykorzystywana, żeby ten sygnał był przesyłany, czyli ja na przykład muszę aktywnie na moim telefonie uruchomić Bluetooth, a po to, żeby do twojego telefonu się podłączyć i wymienić jakiś plik. Jeżeli ja tego aktywnie nie zrobię, mój telefon po to, żeby chronić między innymi baterię, ale też bezpieczeństwo komunikacji, będzie mi ten sygnał usypiał, jak tylko ja z niego aktywnie nie korzystam. A ponieważ mówimy o rozwiązaniu, które ma sens tylko wówczas, kiedy działa w tle przez cały czas, czyli jest w stanie wyłapać każde moje zbliżenie się do innego telefonu, trzeba było to jakoś rozwiązać. Nie było w zasadzie innego obejścia niż grzecznie poprosić, co ostatecznie się wydarzyło, właśnie Google i Apple, żeby oni przestawili po swojej stronie w systemie operacyjnym dźwignię w taki sposób, żeby dla konkretnego typu aplikacji, specjalnych aplikacji, ten sygnał nie był właśnie, mówiąc kolokwialnie, usypiany, tak żeby on mógł działać w tle przez cały czas, jednocześnie szanując, jakoś lepiej zarządzając energią, żeby ta bateria się nie wyczerpywała błyskawicznie. Więc oni to zrobili, to jest to, co nazywamy rozwiązaniem Exposure Notification, tak Google i Apple to nazwali, i to jest właśnie ten ich udział w walce z epidemią. I słyszę z tego, co mówisz, że wolałbyś, rozumiem, że nie chcesz im odbierać tego, co faktycznie mają, czyli kontroli nad swoim systemem operacyjnym, bo tutaj o tym może za chwilę, co moglibyśmy z tym fantem zrobić, ale wolałbyś, żeby funkcje, żeby sposób wykorzystania takiego narzędzia był ustalany raczej przez państwo, żeby był negocjowany na równi z państwem, czego tutaj zabrakło, twoim zdaniem, konkretnie? Myślę, że mamy formy jakby legitymizacji czy demokratycznej kontroli, które nie są związane z jakby jednym konkretnym państwem, no bo w tym przypadku pewnie gdyby jakieś państwo to robiło, to byłyby to Stany Zjednoczone. Ale mamy chociażby
Organizacje Narodów Zjednoczonych właśnie po to, żeby mogły odpowiednią komisją albo przez współpracę różnych państw na jakimś innym forum, G20, OECD, dowolne forum międzynarodowe, które rzeczywiście zrzesza państwa, które nas reprezentują, żeby one miały wgląd w to, co się dzieje. Bo ja rozumiem, że w tej pierwszej wersji oczywiście mówimy o tym, że Exposure Notification nie wysyła do żadnej centralnej bazy danych naszych danych. Problem polega na tym, że to w ogóle nie jest potrzebne, żeby ekstraktować wartość z tych kontaktów. Wartość w rozumieniu na przykład wiedza, z kim ja się spotykam, jakie sklepy odwiedzam. Google jest największym na świecie w tym momencie również testerem sposobu uczenia sztucznej inteligencji za pomocą czegoś, co nazywa się federacyjnym uczeniem, federated learning. I federacyjne uczenie polega na tym, że ja nie muszę mieć scentralizowanych danych. Każdy może mieć je na swoim telefonie. Ja wypuszczam algorytm, który jest homomorficznie tak zaszyfrowany, że i tak nie widać, co jest w tym algorytmie, więc nikt nie ukradnie tego algorytmu. Google wypuszcza go i może testować go na każdym kolejnym telefonie, każdy kontrybuje do niego wartość i na końcu jest AI, który mówi mi, kto chodzi do sklepów i wybiera dane produkty. Ja nie muszę nigdzie niczego centralnie zbierać. Lepiej, to już jest testowane. Testowane w każdym telefonie, który ma Androida, ponieważ klawiatura, która podpowiada nam słowa, dokładnie w ten sposób działa. Więc tu jest trochę to, że obawiając się prywatności i jakby ataku na naszą prywatność, tak, i czując, że okej, państwa narodowe pewnie i wiele z nich miało ten klimat taki pójścia w kierunku, to my będziemy zbierać te dane centralnie, tu już się interesują jakieś agencje wywiadu i tak dalej. I my czując, że no nie chcemy tego, stwierdzamy świetnie, rozwiązanie zdecentralizowane tych gatekeeperów tego nie robi, no ale to nie znaczy, że ci gatekeeperzy w turze drugiej poprawek do aplikacji, albo trzeciej, albo czwartej, albo za dwa lata, jak wszyscy zapomnimy już o pandemii, ale ten system już został raz zbudowany, spokojnie uruchomią sobie zespół, który będzie pracował nad tym, to jak teraz z śledzenia kontaktów, nie naruszając prywatności, wyciągać dodatkową wartość i znowu budować produkty, które tylko nam posłużą. Po prostu gatekeeping, w którym my nie wiemy, co dokładnie się dzieje i dlaczego, wydaje mi się, że no jest otwarciem puszki Pandory. Nawet jeśli teraz nie wychodzi z niej nic strasznego, to ona jest otwarta. Ja nie wiem, ile chcemy mieć tych puszek pootwieranych na półce, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich upilnować, więc musimy być w tym procesie od samego początku. Zgoda, podpisuję to, co powiedziałeś, że dużo nie wiemy. Google i Apple, kiedy uruchomiły to rozwiązanie, które jest rzeczywiście zdecentralizowane, czyli działa, tak jak opisałeś, na telefonie każdego użytkownika bez centralnej bazy, również w ich posiadaniu takiej bazy rzeczywiście nie ma. Jednocześnie zastrzegały, że będą bardzo otwarte, że kod będzie otwarty tego rozwiązania na tyle, na ile to możliwe. No, mija miesiąc od jego, mniej więcej od jego wprowadzenia. Mieliśmy parę spotkań jako aktywiści, prawnicy interesujący się tematem z przedstawicielami obu firm. No i niestety potwierdziło się to, czego się obawialiśmy, czyli że tak naprawdę nie zajrzymy za kulisy, nie zajrzymy do tego, jak interfejs programisty, który obie firmy utrzymują, działa, ponieważ jest on tak blisko, jest w zasadzie w środku systemu operacyjnego, że obie firmy musiałyby zaryzykować swoje interesy, swoje tajemnice przedsiębiorstw zaszyte w tych systemach operacyjnych po to, żeby pokazać, uspokoić takie obawy jak twoje, nie zrobią tego, nie zrobią tego na pewno w takiej formie publicznej, że każdy będzie mógł zajrzeć. Być może, tak mówią, dopuszczą jakieś niezależne audyty, czy to będą audyty organów publicznych, czy to będą audyty zaufanych organizacji społecznych, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno kod nie będzie w pełni otwarty, bo za dużo one by tutaj zaryzykowały. Ja słyszę ich argumentację, rozumiem, z czego wynika to, że tu jest jak pewna blokada dla niezależnego audytu, który my byśmy chętnie pouprawiali, żeby się przekonać, jak to narzędzie od strony kuchni działa, no ale efekt jest mniej więcej tak, jak opisałeś. My po prostu nie wiemy, nie zauważymy zmiany, jeżeli ona będzie wprowadzona, więc tutaj opieramy się na zaufaniu do podmiotów, których realnie nie kontrolujemy. Przy czym no, przywołałeś takie fora jak ONZ. Znowu myślę, że kontekst pandemii bardzo brutalnie pokazuje, jak ta polityka globalna się, na czym ona się wysypuje i gry wokół WHO, gry wokół samej pandemii, reakcji na nią no, są naprawdę brutalne. Ja nie wiem, czy chciałabym, żeby Komisja ONZ-owska ustalała standardy dla contact tracing, dla śledzenia interakcji społecznych. Widzę w tym być może nawet jeszcze więcej wybuchowych wątków w postaci tego, co wsadziłby tam Trump, czy Chiny, czy Rosja, mające realną władzę. No ale właśnie, tutaj zbliżamy się do drugiego wątku, który chciałabym otworzyć w naszej rozmowie, czyli owej, jak ją sobie nazwałam,
rewolucji regulacyjnej, którą ty publicznie wieszczysz, czyli takiego wyrównywacza. To mógłbym jeszcze tylko poprzedni wątek uzupełnić, bo rzeczywiście jakby ta perspektywa regulacyjna jest super, ale myślę, że warto jeszcze to powiedzieć, że różne utilities w historii jakby pełniły mega dużą funkcję. Nie wiem, kolej była znacząca na przykład dla wygrywania, nie wiem, wojny secesyjnej, tak? Ten, kto był w stanie kontrolować, czy chociażby pierwszej wojny światowej, ten, kto był w stanie dogadać się najlepiej z koleją, ten był w stanie szybko transportować tak naprawdę zasoby, w związku z czym miał ogromną przewagę, żeby rozciągać te swoje wojska na dużym terenie. Więc to zgranie między państwową polityką, która interesuje państwo, a tymi właśnie różnego rodzaju monopolistami zawsze było duże, ale nie wiem, czy kiedykolwiek było aż tak duże, że zasadniczo te firmy wchodzą totalnie w obszar kompetencji państwa i do takich kolejnych w rodzaju tutaj na przykład, w kompetencje zdrowotne, które zawsze byliśmy zdania, że są najbliżej nas, tak? W sensie bardzo nam zależy na naszej prywatności. Chronimy, na przykład prawo pacjenta w Polsce jest dużo ostrzejsze niż RODO. RODO jest czymś, co jest dla różnych normalnych. RODO, czyli regulacje chroniące dane osobowe, twoim zdaniem jest mniej surowa, czy mniej inwazyjna w działanie państwa niż prawa ochrona praw pacjenta, tak? Tak, i czy tutaj, prawo jeśli pacjenta... chodzi o epidemię, to trzeba przyznać, że akurat samo narzędzie typu właśnie Protego Safe w Polsce nie jest realizowane jednostronnie. Znaczy tutaj jest, z tego co ja rozumiem, dosyć intensywny dialog, stały dialog między takimi organami jak sanepidy krajowe czy Ministerstwa Zdrowia, a właśnie obiema firmami. I jedyne chyba, gdzie one mają taką władzę wchodzącą w świat medyczny, to jest w ustalaniu parametrów, dosyć ciężko wytłumaczyć, ale te aplikacje mają za zadanie wyłapać, czy kontakt był ryzykowny, czy nie. I szacowanie ryzyka jest, tego co rozumiem, bardziej po stronie państwa. To państwo może ustalić sobie, co uważa za kontakt ryzykowny i to sanepid oceni, upraszczając, czy kogoś na kwarantannę zamknąć, czy nie, ale parametryzacja tego kontaktu, tak? Jakie tam są metry, centymetry, jakie tam wchodzą w grę czasy interakcji, jak to jest rejestrowane, to jest po stronie firm. Więc to jest ten styk, który jest rzeczywiście trudny. Natomiast Google i Apple tutaj ludzi ani nie leczą, ani na kwarantannie nie zamykają jednak. Jeszcze. Tutaj wchodzą tędy, ale jednocześnie w zeszłym roku Google, wiesz, rzucił ofertę, żeby kupić Fitbita, Apple Watche od dawna idą w kierunku zbierania danych medycznych, jest po prostu różnymi, oni z jednej strony zbierają capacity, żeby wejść do sfery medycznej, która zawsze była bardzo strzeżona i była traktowana, zdrowie publiczne, to jest typowa usługa publiczna i po prostu przejąć te kompetencje maksymalnie i to idzie różnymi kanałami. I ja mam wrażenie, że przez to, że jakby chcą zastąpić niejako państwa i suwerenne państwa w takich korowych kompetencjach, też jak reakcja epidemiologiczna, to myślę, że uprawnione jest już korzystanie nawet z takiej frazy czy w ogóle z takiej teorii, żeby nazywać to technoimperializmem, to znaczy mówić o tym, że de facto, jak to powiedzmy w takiej tradycyjnej literaturze marksistowskiej, istniało takie stwierdzenie, że kapitalizm, kiedy dochodzi już do maksimum akumulacji na swoim polu, to stwierdza, że od tej pory musi stać się państwem, bo tylko wtedy będzie w stanie wyznaczać już wszystkie reguły życia, żeby jeszcze dalej posunąć tą akumulację, ale przez to musi wyjść z roli po prostu firmy. Musi wejść do sfery bezpośredniego regulowania życia, zdrowia, bezpieczeństwa, tego, co jest tradycyjnie należy do podmiotów państwowych. I myślę, że tutaj jest znacząca zmiana jakościowa, której nie mieliśmy wśród dostawców energii, wśród firm, które kładły szyny, ani nawet wśród starych telekomów, które oferowały nam wieże i telefony. Tu mamy zupełnie inny poziom tej zmiany jakościowej i dlatego też ten wątek, który teraz chcesz otworzyć, odpowiedź regulacyjna jest, jest niezbędna. No, ciekawa jest dla mnie twoja perspektywa. Ja nawet chyba nie chcę z nią polemizować, bardziej się w nią po prostu wsłuchuję i zastanawiam. Myślę, że to wymaga jeszcze lepszego języka, żeby ludziom, nam wszystkim pokazać te funkcje w nowej wersji, bo tak łatwo jest powiedzieć, nie, no to co robią te firmy, to jest po prostu, to jest kod, to są zera jedynki, to są jakieś bity informacji, to nie jest tak bardzo namacalne jak właśnie szpital, to nie jest tak namacalne jak choćby kolej, gdzie
wsiadasz do tego pociągu i on podjeżdża lub nie podjeżdża, to się przewozi albo nie przewozi, to nie jest tak namacalne jak wojsko, jak policja, więc jeżeli ty stawiasz taką mocną tezę, że te firmy realnie wkroczyły w takie i siłowe, i ochronne kompetencje państwa, to myślę, że potrzebujemy przykładów języka, który unaoczni te funkcje w ich cyfrowej wersji, tak? Która no, niestety trochę nam się wymyka. Ja rozumiem przykład Fitbita na przykład, czyli tego, że my sobie jakąś zabawkę instalujemy na telefonie, która wydaje się bardzo bardzo błaha, bardzo taka znowu w trybie jest nam serwowana jako konsumenckie rozwiązanie, jako coś, co jest absolutnie dla nas, jest zabawką właśnie i następuje moment, tak, którego my zwykli konsumenci nie rejestrują, kiedy to Google czy inna tego typu firma sięga po te dane, integruje obserwację naszego ciała wynikającą z tej funkcji w telefonie i z tej funkcji w aplikacji ze swoimi bazami i nagle zyskuje no, bardzo realną wiedzę o tym, jak jesteśmy zdrowi lub chorzy, co jeszcze nie czyni z nich szpitala, prawda? Ale może rzeczywiście kierunek taki, że to te firmy robią, nie wiem, scoring ubezpieczeniowy, szacują ryzyko i sprzedają polisy i na koniec de facto to ich władza przekłada się na to, kto skorzysta z usług medycznych na przykład, rzeczywiście nie jest to scenariusz bardzo, bardzo odległy. Więc co, skoro obawiasz się takich scenariuszy, obawiasz się, że ta władza będzie się radykalizowała, będzie się materializowała w takiej bardzo odczuwalnej dla ludzi formie, co robić w takim razie? Jak powinna wyglądać odpowiedź regulacyjna i kto powinien w ogóle odpowiadać w takim razie, skoro raczej nie pojedyncze państwo, jak już powiedziałeś? Myślę, że rola pojedynczego państwa ciągle jest w jakimś stopniu istotna, ale raczej jako naprawiania usterek niż ogromnej całościowej wizji. I tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy w sumie, czy częściowo uważasz tak, czy nie, bo wiem, że ty jesteś bardziej aktywna w Brukseli, ja tutaj stawiam mocno na Warszawę, bo wydaje mi się, że na poziomie właśnie, na poziomie Unii, no jesteśmy potężnym blokiem, który może pewne standardy wyznaczyć i wszyscy do tych standardów z zewnątrz muszą się zacząć stosować, tak jak było z RODO, które jest tego najlepszym przykładem, że jakby da się, chociaż to oczywiście był drobny i pierwszy krok, ale był pewnym swego rodzaju manifestacją, my możemy wyznaczać pewne standardy w technologii i w architekturze softu, bo de facto na to wpływa. Z kolei to, czy to RODO rzeczywiście będzie stosowane, czy ono ma dziury, czy będzie stosowane bardziej czy mniej ambitnie, no to już zależy od krajowego regulatora. To, czy krajowy regulator na przykład w związku z jakimś orzecznictwem, które jest w innym kraju unijnym, które bazuje na dyrektywach czy na rozporządzeniach unijnych i w związku z tym jakiś kraj, powiedzmy Włochy, tak było, stwierdzają, nie wolno mówić, że te podmioty oferują coś za darmo, ponieważ to nie jest za darmo, to jest... Mówisz teraz o platformach i konkretnie o decyzji, podajże odnośnie Facebooka, tak? Tak, że to jest darmowe i zawsze będzie. No, że nie jest. To jest nieuczciwa praktyka rynkowa, wprowadzanie w błąd, w związku z czym trzeba informować użytkownika. No i to bazuje na unijnych przepisach, które mówią o tym, w jaki sposób chronimy konkurencję i konsumentów. Ale możemy teraz wyobrazić sobie, że krajowy regulator wobec tego wychodzi przed szereg i stwierdza, okej, to my dorzucamy jeszcze jedno rozwiązanie do kompetencji, którym jest na przykład konieczność umieszczenia ostrzeżenia na stronie. Jeśli wchodzę z polskiej domeny, to musi od tej pory ta strona wyświetlać jakąś daną dotyczącą, ile ja zarobiłem dla tej strony pieniędzy, czyli ile ja de facto włożyłem swojej pracy, żeby ta strona na mnie zarobiła. Może to kogoś uprzytomni. Jedna minuta twojego siedzenia tutaj zarobiła dla nas tyle i tyle. I teraz być może jest tak, że i tak było w historii Unii na przykład, że różni krajowi regulatorzy mieli swoje różne zasady. I kiedy my je harmonizowaliśmy na poziomie Brukseli, wybieraliśmy takie, które o, to jest dobre, to jest też dobre. I w ten sposób powstawały różne polityki. Teraz próbujemy też drugiego modelu, czyli na poziomie Brukseli idziemy i na przykład proponujemy kodeks usług cyfrowych. Na przykład zupełnie nowe narzędzie polityki konkurencji. Moim zdaniem oba podejścia są potrzebne. Kto to robi? Kto proponuje? Twoja wyobraźnia, że moglibyśmy jako Polska, czy widzisz takie ruchy, że niektóre państwa wyrywają się przed szereg, czy to jest bardziej projekcja, że mogłoby tak być, czy ty dostrzegasz taką inicjatywę? Dostrzegam to i to są szczególnie na razie to jest na poziomie raportów, ale niektóre, szczególnie organy właśnie ochrony konkurencji i konsumentów proponują pewne rozwiązania, zresztą myślę, że właśnie słysząc te propozycje, widząc te raporty,
które my też analizujemy, próbujemy trochę przeprowadzić do Polski, chociaż to trochę trwa, ale właśnie w inicjatywie Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej chcemy tą debatę w Polsce ożywić, bo w innych krajach jest mowa od jakiegoś czasu o tym, że warto mieć na przykład instrumenty ex ante, tak, czyli działania z góry. Uprzedzające. Tak, wyprzedzające, dokładnie. Trochę mówiące, że my jeszcze zanim platforma coś zrobi, to my mamy z góry na przykład prawo wglądu w jakieś jej, chociażby pewnym instrumentem ex ante jest coś, o czym ty często mówisz, czyli ocena skutków algorytmu, tak, OSA. To jest pewne narzędzie ex ante. Zanim jeszcze wypuścimy algorytm, on musi przejść pewną weryfikację. Jeśli to jest algorytm jakiegoś startupu, który zadziała na, nie wiem, 200 osobach, no to nie wprowadzajmy im pewnej biurokracji. Ale jeżeli mamy platformy, o których wiemy, że mają coś, co na przykład my definiowaliśmy sobie jako znacząca obecność cyfrowa, no to sorry, przekraczasz pewien pułap, masz znaczący wpływ na obywateli naszego kraju, od tej pory musisz przeprowadzić taki algorytmiczny test. Być może powinniśmy stosować to na przykład też do marży. Bardzo ciekawą rzecz posłanka Zielonych zrobiła, idąc, polskich Zielonych, idąc do UOKiK-u i zgłaszając, że no być może jest jakaś zmowa między dostawcami tych platform jedzeniowych, tak, Uber Eats, Wolt i tak dalej, ponieważ trzymają cały czas marże na bardzo wysokim poziomie. No i w kryzysie te aplikacje mają marże na poziomie tam 30 paru procent w niektórych okresach. No i dlaczego te marże są tak duże? To powinien być konkurencyjny rynek, tak? No dobrze, to poczekaj już, zatrzymajmy się z przykładami, bo wchodzimy w dosyć wąskie rewiry, a chciałabym cały czas złapać pewien pomysł systemowy. Słyszę, że, zresztą słyszymy to wszyscy od dawna, to jest akurat chyba nie podlega dyskusji, że jest problem z ochroną konkurencji konsumentów w kontekście wielkich platform, to znaczy sposób realizowania przez nich władzy, efekty sieciowe, o których wcześniej mówiłeś, właśnie to, jak bardzo są w stanie kontrolować przepływ informacji i korzystać na tej kontroli same, czyli na przykład podglądać pewne zachowania konsumentów i wykorzystywać ten swój podgląd do proponowania własnych usług czy dyktowania warunków innym firmom. To jest dość ewidentne, mamy zresztą cały szereg decyzji różnych organów z różnych krajów Europy, które już ten problem podbijały. Zresztą nawet Komisja Europejska parę razy ukarała każdą z tych firm już za nadużywanie swojej pozycji konkurencyjnej. Więc to jest, można to uznać za stwierdzone, tak, że ten problem istnieje, politycznie istnieje. No i teraz Komisja Europejska szykuje się do nowego otwarcia. Komisarz Vestager, która jest twarzą tej reformy, mówi o takim instrumencie, między innymi właśnie o tym co opisałeś, czyli o wyprzedzającym ruchu, który nie będzie już czekał, aż kolejna wielka firma po raz kolejny wykorzysta swoją silną pozycję, tylko z góry wyprzedzająco komisja chce rzeczywiście ten obszar uregulować, chce po pierwsze pewnych rzeczy zakazać albo pewne praktyki ograniczyć. I tu pojawiają się dość radykalne, dla mnie bardzo ciekawe pomysły. To są takie czarne listy praktyk, nad którymi zastanawia się w tym momencie komisja, na przykład właśnie pewne formy preferowania własnych usług czy pewne formy reklamy. Tak jak już mówiłam, okazuje się, że zdolności personalizowania reklamy przez wielkie platformy przebijają wszystko, co może zrobić jakakolwiek inna firma, więc staje się to politycznie też problemem. Jest to realna forma władzy, którą politycy wreszcie dostrzegli. Czy właśnie system operacyjny, o których mówiliśmy na przykładzie Google'a i Apple'a, prawda? To, że dwie firmy mogą w zasadzie dyktują, takie są realia, warunki, jakie muszą spełniać wszystkie aplikacje, łącznie z rządowymi na ich systemach. Być może tu trzeba będzie jakąś korektę wprowadzić i na przykład jakiegoś regulatora zaprosić do współdecydowania czy kontroli tego, co taki system operacyjny robi. Czy twoje obawy na przykład dotyczące exposure notification się spełnią, tak? Ktoś może w to zajrzeć, więc takie ruchy komisja już planuje. Dodatkowo jeszcze mają się pojawić takie szyte na miarę środki dla konkretnych firm. To też dosyć ciekawe, że oni nie boją się powiedzieć, tak, regulacja jest systemowa, ale niektóre środki będą wręcz kierowane po prostu do Facebooka, do Google'a, do Apple'a, do Amazona i podobnych, i Ubera, czyli nazwiemy po imieniu problem na przykładzie konkretnej firmy i to konkretnej firmie czegoś tam zabronimy albo coś jej narzucimy. Więc jakby to idzie w tym kierunku, przy czym to jest inicjatywa scentralizowana z Brukseli, a więc bez takiego czekania,
Być może są to oczywiście lekcje, które wynikają z tego, co ty opisałeś, czyli z uprzednich, już wcześniejszych decyzji, czy włoskich, czy niemieckich, czy nawet polskich, ale teraz to jest jeden spójny polityczny front. Czy ty wierzysz w taki spójny polityczny front idący z Europy, czy to powinno być globalne, a może właśnie lepiej byłoby, jakby tak każde państwo rozgrywało po swojemu? Lepiej byłoby, jakby to było globalne, ale oczywiście to jest nieosiągalne, bo tak naprawdę wpadamy wtedy w rywalizację między chińskimi podmiotami, które zagarniają tą taką część internetu, której nie widzimy, czyli Afrykę, Indie, które wydają nam się gdzieś tam wtórne, ale są ogromnym strumieniem danych, a oczywiście tymi hegemonami amerykańskimi, więc zostaje nam chyba tylko poziom ten właśnie europejski. Czy jest to spójna dyskusja i czy ona jest właśnie jednolita? Nie jestem o tym do końca przekonany. I są bardzo ciekawe analizy, właśnie takie maszynowe analizy dyskursu tego, jak toczyła się debata publiczna wokół RODO. I RODO nie wydarzyłoby się, gdyby nie afera Snowdena, która sprawiła, że część stakeholderów zaczęła... część interesariuszy znalazła wspólny problem, wokół którego rozmawiając została wciągnięta wzajemnie w te swoje sieci właśnie dyskusji, przez co ta sieć komunikacji, która popierała niejako RODO, stała się bardziej zwarta, z większą prędkością komunikatów i włączyła jeszcze część podmiotów, które wcześniej były w tej przeciwnej sieci albo takiej ogólno-neutralnej, nie do końca czującej problem regulacji tego, czy potrzebę. I wydaje mi się, jest bardzo ciekawe, w tym sensie zgadzam się z tą analizą, bo byłam w tej dyskusji dość mocno zaangażowana i pamiętam ten zwrot, który wywołała afera Snowdena, ale najciekawsze w wszystkim jest to, że oczywiście RODO w żaden sposób nie odpowiedziała na ten problem, czyli tak, afera pomogła procesowi, skatalizowała pewne siły w tym procesie i pewnie spowodowała, że na przykład niektóre rządy, które by podważały sens tej regulacji, musiały się lekko przymknąć i wycofać, bo zostały napiętnowane w tej aferze Wielka Brytania i tak dalej, ale co ciekawe, RODO w żaden sposób nie reguluje przecież kompetencji służb specjalnych, tak? Więc jakby to też pokazuje, jak działa polityka, że tak, wydarza się, jest taki moment przyspieszenia czy zmiany w dyskusji, który czemuś pomaga, coś przyspiesza, ale problem pozostaje nierozwiązany. To czysto narracyjnie zadziałało po prostu na ludzi. Natomiast w tym przypadku trochę brakuje nam zrozumienia, co byłoby takim game changerem, co może rzeczywiście zmienić zasady, w których funkcjonują te sieciowe spółki. A potrzebujemy jeszcze dodatkowych zmiennych? Potrzebujemy kolejnego wstrząsu? Czy sądzisz, że to, co mamy właśnie, czego doświadczamy po kolei od afer wyborczych, Cambridge Analytica, gdzie Facebook był napiętnowany, kolejne odsłony tego, co robi właśnie, nie wiem, Google ze swoimi danymi, czy Amazon ze swoimi pracownikami i ze swoimi danymi jak najbardziej, przecież sypią się jak z rękawa głęboko zbadane, oparte na danych teksty analityczne pokazujące, jak potężna jest władza tych firm, i pandemia dosypała do tego wszystkiego jakiegoś mocnego przyspieszacza, prawda? To znaczy to, co wydawało się takie rozmyte i gdzieś tam na horyzoncie dopiero przed nami zarysowane, teraz jest odczuwalne i namacalne, tak? Czyli władza tych firm, właśnie to, że mówimy o nich nagle językiem użyteczności publicznej, to jest relatywnie nowe, ale wydarzyło się to, politycznie jest to możliwe, między innymi dzięki pandemii. Czy sądzisz, że naprawdę jeszcze czegoś potrzeba, żeby tę władzę obnażyć i zmobilizować politycznie jakiś kapitał? Myślę, że żeby zrozumieć kierunek, w którym chcemy pójść. To znaczy wśród propozycji, które leżą na stole i które teraz właśnie pewnie będą z różnych stron spływały w ramach tych konsultacji społecznej, tego nowego instrumentu polityki ochrony konkurencji, są propozycje po prostu bardzo, bardzo szerokie i są takie, które na pewno będą wpływały z kręgów około biznesowych, które Google czy Facebook sobie postawiły i trochę tam jak taką pacynkę nimi ruszają i stamtąd będą przychodziły najmniej radykalne wersje, ale na przykład czy wymuszenie interoperacyjności, o której wiele razy już rozmawialiśmy, które, jeśli spojrzymy na historię różnych monopoli, no to interoperacyjność zawsze była istotna. Dopuszczenie innych przewoźników do kolei. Stwierdzenie, że to, że postawiłeś maszt telefonii komórkowej, nie znaczy, że
tylko ty masz prawo z niego korzystać. Interoperacyjność, czyli jakby możliwość połączenia usługi, którą oferuje ktoś inny na takiej samej zasadzie, więc jakimś wspólnym protokołem, wspólnymi kablami, wspólnymi torami, w zależności od dziedziny. W przypadku tych firm to raczej jest protokół, tak, który jest publicznie dostępny. Skoro ta sieć tam leży i nie będziemy budować drugiej, trzeciej, czwartej sieci, bo to nie ma żadnego sensu, bo nie mamy tych efektów skali czy efektów sieci w tym przypadku, no to musimy stworzyć do niej właśnie otwarte protokoły dostępu, żeby ona była wykorzystywana przez inne podmioty. Interoperacyjność jest super, ale czy jest już takie jednoznaczne poczucie, że idziemy w kierunku interoperacyjności? Nie do końca mam to wrażenie. Z innej strony jest mowa o transparencji, z jeszcze innej o właśnie o algorytmach, że musimy widzieć, co jest w czarnych skrzynkach algorytmów i mam wrażenie, że z tej dyskusji dopiero wyłoni się to rozwiązanie, które będzie najważniejsze. Dobrze, to zostawmy spekulacje co do tego, co zrobi Bruksela i co tam się wyłoni. Ja mam na to swój pogląd. Wydaje mi się, że interoperacyjność jest już na tyle długo na stole, że z niego nie zejdzie, ale oczywiście przekonamy się w ciągu roku, zobaczymy, co tam się wydarzy. Jakie byłoby rozwiązanie według ciebie optymalne? Mówiąc już tak językiem może bliższym człowiekowi, na czym konkretnie władzę tym firmom chciałbyś odebrać? Co już odejdźmy od rozwiązań, tak? Bo możemy o nich całymi dniami rozmawiać i to są trudne techniczne, prawne rzeczy, ale porozmawiajmy o efekcie, tak? O tym, co miałoby wyjść z tej reformy, zwał ją jak zwał, czy ona będzie miała interoperacyjność w tle, czy jakąś inną zmianę technologiczną lub prawną, ale o co my tak naprawdę walczymy, tak? Jak ma wyglądać taki ekosystem cyfrowy, ekosystem z jakąś platformą, bo sam mówisz o tym, że efekty sieci nie są złe i że istnieje platformy. Sama platforma pełni ważną funkcję społeczną, prawda? No, pomaga nam się komunikować, wymieniać informacje, więc jak rozumiem, nie chcemy tych platform usunąć z krajobrazu, chcemy je zmienić, tak? Więc jak ma wyglądać ten nowy ekosystem tak funkcjonalnie, tak? Kto ma mieć kontrolę nad czym, kto ma co tam w nim robić? Ja widzę tutaj właśnie dwie części tego ekosystemu, które wskazaliśmy od początku. Jedną, którą jest samo medium komunikacyjne i to jest ta część właśnie, która powinna być otwarta, interoperacyjna, maksymalnie przepustowa, tak żeby, skoro taki był internet sam w sobie na początku, skoro na warstwie tego internetu zbudowaliśmy te platformy, to one nie powinny być tymi ogrodzonymi właśnie jakimiś takimi małymi... Przestrzeniami. Tak, przestrzeniami. Ogrodzony ogród, tak, trochę to jest tautologiczne. Tylko powinny być jakimś takim właśnie takim modułowym światem, gdzie jakby ja mogę zbudować sobie jakąś usługę z różnych wymiennych elementów, które pasują do tego, z czego chcę skorzystać. Więc jeżeli chcę mieć z jednej strony niby tego Facebooka, czyli powiedzmy główną platformę społecznościową dla znajomych, ale z drugiej strony chcę korzystać z innego rodzaju ściany, albo chcę mieć jakieś specjalne możliwości dotyczące publikacji artykułów, bo mnie to akurat interesuje, to zróbmy to, żebym ja nie musiał siedzieć naraz na bardziej służbowej platformie, bardziej dla znajomych platformie, czterech platformach naukowych, bo jest to po prostu też nieefektywne, to jest marnowanie naszego czasu na coś, co powinno składać się z jakichś modułowych elementów. Więc to jest na warstwie tej właśnie najbardziej public utility. A drugą warstwą jest warstwa danych, czyli tego, co jest ostatecznie zbierane w formie no, dzisiaj aktywa, tak jakiegoś kapitału, jest zbierane z naszej pracy, z naszej aktywności, służy do budowania kolejnych produktów i usług i nie jest w pełni wykorzystywane, bo tak naprawdę funkcjonuje w takich korporacyjnych silosach. Tak samo jak te jakby funkcje usługowe są zamknięte w tych silosach, tak samo nasze dane są w nich zamknięte. I wiele firm nawet mówi o tym, że chciałoby mieć dostęp, czy nawet jest gotowe uwolnić swoje dane, jeśli wreszcie będą sensowne protokoły, standardy i jakieś takie właśnie przestrzenie zaufania do tych danych. Dlaczego miałyby uwalniać coś, na czym kreują wartość ekonomiczną i z czego mają rentę, którą na początku rozmowy opisałeś? Dlaczego miałyby to uwalniać? Praktycznie wszystkie firmy, poza tymi, które są oczywiście największe, absolutnie dominującymi graczami, praktycznie wszystkie z nich, dokładając swój jakiś drobny element do ogólnej puli, i tak więcej wartości wyciągałyby z tego, że te dane są trzymane razem.
poza największymi podmiotami. Więc jesteśmy w sytuacji, w której tak naprawdę wszyscy mali i nawet średni gracze i nawet duzi, w miarę duzi europejscy gracze. Ale może nie GAFA, tak? Czy poza, wszyscy poza GAFA? Mhm. Dokładnie, wszyscy poza GAFA są dokładnie po tej samej stronie, bo ciągle mogliby więcej wyciągnąć z takich przestrzeni. I ja ze względu na to, że ten model bardzo różnie się nazywa, jest różnie rozważany i to są pierwsze pilotaże na świecie, ja ten model w Polsce nazywam wspólnicami danych, ponieważ to są wspólne przestrzenie danych, gdzie dane są traktowane jako wspólne dobro. To jest pewien pogląd, który idzie trochę dalej, czy powiedzmy trochę bardziej niuansuje względem poglądu typu otwarte dane. Dużo się mówiło w tej sferze cyfrowej o otwartych danych, czyli bierzemy jakieś dane, które najczęściej ma państwo, otwieramy je, każdy może z nich korzystać za darmo i tak dalej. Ten pogląd wynikał z traktowania danych jako idealnego dobra publicznego, czyli jest sobie jak powietrze, im bardziej jest dostępne, tym jest bardziej super. Ale okazuje się, że i pisze o tym chociażby Elinor Ostrom, noblistka z ekonomii, że im bardziej dane dobro jest jakby staje się elementem systemu właśnie ekonomiczno-społecznego, to jego natura może ulec zmianie, bo ktoś te dane produkuje. Więc jeśli my nie dbamy o to, że to jest jakiś zamknięty ekosystem, w którym odzyskujemy wartość, pilnujemy prywatności i tak dalej, to to dobro publiczne, chociażby powietrze, staje się zanieczyszczone i nie możemy oddychać, mamy smog albo nawet zmiany klimatu. Dokładnie w ten sam sposób, jeśli my nie zadbamy o prywatność danych, no to zaufanie tak spadnie, że nie będzie żadnego współdzielenia. Jeżeli my nie zadbamy o to, żeby dane na przykład wracały do samych użytkowników, żeby wartość wracała do użytkowników w postaci być może dywidendy, ale na przykład w postaci usług publicznych, które są bardzo wysokiej jakości, no to nie będzie żadnej tak naprawdę chęci do tego, żeby te dane współdzielić, nie będzie żadnej wartości. Wyciąganie tej wartości doprowadzi do takich nierówności społecznych, że wrócimy do tego wielkiego wyrównywacza znowu. No dobrze, ale to właśnie wracając do wyrównywacza, którym myślę, że tę rozmowę otworzyliśmy i za chwilę ją zamkniemy, pojawia się naturalna kontra w tej dyskusji, naturalne pytanie, jaki interes w takim świecie, który ty opisujesz, w którym w zasadzie ich wartość wynikająca z danych jest uspołeczniana i infrastruktura, czyli ten pierwszy problem, tak, infrastruktury jest rozwiązany w taki sposób, że firmy, konkretnie firmy takie jak GAFA tracą kontrolę nad infrastrukturą, którą wytworzyły i muszą wpuścić do poruszania się po niej i korzystania z niej konkurentów. Jaki interes mają te firmy, żeby w ogóle trwać? Czy gdybym była Facebookiem, moim naturalnym reakcją nie powinno być po prostu zamknięcie tego biznesu i w ten sposób też zatrzaśnięcie możliwości, które opisałeś. Jak przekonać największe firmy, żeby chciały w tym uczestniczyć? Myślę, że próba znalezienia rozwiązania, które będzie takim win-win solution, tak? Wszystkie strony coś zyskują, wszystkie strony coś wygrywają, jest po prostu niemożliwa i każdy, kto próbuje to zrobić, mam wrażenie, że oszukuje się trochę w ramach takiego myślenia na rynku, że świat jest rynkiem, w którym każda transakcja musi być jakby dobra dla wszystkich stron. Świat nie jest rynkiem. W tym przypadku mamy do czynienia... Świat jest polem władzy, tak? Po prostu, tak. Której wygrywa silniejszy. Być może to jest moja optyka, ale widzimy, że jest chyba celniejsza trochę do opisu rzeczywistości i mamy pole władzy, na którym mamy graczy, którzy są tak dominujący, że możemy im po prostu zaoferować kilka opcji. Możemy im powiedzieć, macie opcję pod tytułem spróbujemy usunąć was za wszelką cenę i stworzyć nowe platformy, które was po prostu wymarzą na zawsze z historii, albo możemy uregulować was bardzo silnie, ale zostaniecie z nami, tak jak zostało z nami AT&T, jak zostały z nami spółki kolejowe. Albo wycofamy się, czując się jednak słabszym z graczy w tym starcie. I pozwolimy wam dalej wyzyskiwać dane ludzi i środowisko. Wątpię, że to jest możliwe, bo historycznie prędzej wydarzają się takie rzeczy jak wojna albo rewolucja, niż rzeczywiście jednostronna akumulacja kapitału do tego stopnia i jeszcze i oczywiście z tym kapitałem wiąże się też władza, nie wiem, polityczna, tak, kontrola demokracji, no bo są fake newsy, wybory, wszystkie te wątki, więc jakby taka akumulacja historycznie przynajmniej i mam nadzieję, że podążamy, że ten trend jest jak czymś właściwym ludzkim społecznościom, że fundamentalnie się na nią nie zgadzamy i prędzej czy później musi się taki system w jakiś sposób załamać. Ja wolałbym, żebyśmy nie załamali go tak, jak obserwujemy to w Stanach, gdzie poziom nierówności rósł tak bardzo, że w końcu
kolejne rasistowskie morderstwo ze strony policji no, doprowadził do jakiejś takiej po prostu eksplozji społecznego gniewu i dziś widzimy, że no, trudno jest go jakkolwiek opanować. Ci, którzy dyskutują o tym, czy taki pomnik, czy inny został zdewastowany, pomijają, że nadszedł wielki wyrównywacz. Jakby, jeśli tutaj nie chcemy, żeby on zadziałał w sposób, który będzie straszny, który może polegać na, nie wiem, jakimś, nie chcę mówić ludystycznym, bo ludyści mieli jakąś większą rozkminę, ale po prostu jakimś niszczeniem sprzętów elektronicznym, masowym usuwaniu profili i wycofywaniu się do pisania do siebie maili, co jednak wpłynęłoby no, znacząco na gospodarkę i co gdzieś cofnęłoby nas trochę o kilka kroków w rozwoju, zanim znajdziemy nową drogę, tak, którą znowu pójdziemy naprzód, wolałbym, żebyśmy ten upadek mieli w sposób trochę kontrolowany i żeby jednak wskazać, kto poniesie jego największe koszty. Żebyśmy to nie byli my jako obywatele w większości, ale ci, którzy mogą te koszty bardzo łatwo znieść, bo i tak zarabiają najwięcej i po prostu będą musieli no, pogodzić się z tym, że tą władzę oddadzą. Czyli po prostu nie zostawiasz im trzeciej drogi, drogi trwania w tej samej kondycji, w tej samej przewadze konkurencyjnej, w tej samej ekstrakcji wartości. W zasadzie nie widzisz innego rozwiązania niż taka czy inna rewolucja, ale albo ta, którą nazywaliśmy sobie w rozmowie regulacyjną, czyli mocno kontrolowana i obliczona jednak na no, jakieś obopólne korzyści lub zachowanie pewnych korzyści, albo rewolucja, czyli taka, w której mamy duże straty społeczne i dość gwałtowną przemianę. Ciekawe, podoba mi się twój optymizm, podoba mi się twoja wiara w ludzi. Sama muszę pomyśleć, gdzie ja w tym stoję, ale dziękuję ci, że się tym z nami podzieliłeś i tak kompleksowo opisałeś i wyzwanie, i możliwe rozwiązanie, chociaż nie wiem, czy to jest rozwiązanie, to raczej jakiś rodzaj disruption, jakieś inne słowo niż rozwiązanie przychodzi mi do głowy, ale nie mogę go teraz złapać. Dzięki, Jan. Rozmawiałam z Janem Zygmuntowskim, ekonomistą i jak słychać również cyfrowym rewolucjonistą, o roli przyszłości wielkich platform i o tym, że nadchodzi wielki wyrównywacz. Myślę, że temat wielkiego wyrównania takiej czy innej reformy w tym podcaście będzie wracać. To jest przynajmniej 5 lat, myślę, rozmowy, która właśnie na serio się uruchomiła. Ja też się cieszę, że ta rozmowa już jest bardzo dojrzała i już chyba nikt politycznie nie może jej przynajmniej zanegować. Wielkie dzięki, Jan. Bardzo ci dziękuję i wszystkim, którzy dotrwali do końca. To tyle na dziś. Jak zawsze zapraszam Was do dzielenia się z nami przemyśleniami, rekomendacjami, sugestiami. Co jeszcze chcielibyście usłyszeć w podcaście Panoptykon 4.0? Najchętniej przyjmujemy je na adres fundacja@panoptykon.org. Jak widzicie, słuchamy ich i bierzemy je pod uwagę. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy pisali do nas z prośbą o zaproszenie właśnie Janka Zygmuntowskiego, są po dzisiejszym odcinku usatysfakcjonowani. Ja jestem. Na kolejne spotkanie zapraszam Was dopiero we wrześniu. Zrobimy wakacyjną przerwę. Za to jestem przekonana, że wszyscy, którzy nie mieli okazji słuchać nas na bieżąco, znajdą dużo do posłuchania i dużo materiału do przemyśleń w archiwum podcastu Panoptykon 4.0. To już ponad 40 odcinków, a więc w przerwie wakacyjnej naprawdę zachęcam do ich przejrzenia. A tymczasem Wam również życzę udanego wypoczynku, gdziekolwiek będziecie i do usłyszenia we wrześniu. Pozdrawiam. Mówiła do Was Katarzyna Szymilewicz. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0. Podcast TOK FM.pl i Fundacji Panoptykon.